Dzień 12 czerwca rozpoczęło się posiedzenie Sejmu od dość burzliwej debaty na temat sytuacji na granicy i bezpieczeństwa polskich żołnierzy. Dzisiaj też pogrzeb zmarłego, zabitego na granicy polsko-białoruskiej żołnierza. Pogrzeb, który na prośbę rodziny, ale także dowództwa wojskowego nie będzie transmitowany na antenie Radia Wnet i mam nadzieję żadnych innych mediów. Taka była wola rodziny, żeby nie robić z uroczystości pogrzebowych wydarzenia medialnego, ale na pewno jest to wydarzenie polityczne, o czym dało się dzisiaj odczuć w polskim Sejmie. I tak temat granicy wraca jako kluczowy temat w kampanii, chociaż wydaje się, że wszystkie emocje, które mieliśmy z tym związane, takie polityczne, skumulowały się przed wyborami, a po wyborach patrzymy już tylko na to, czy koalicja się utrzyma, czy się nie utrzyma. No nawet jeśli się utrzyma, to co dalej z trzecią drogą? Czy to jest koalicja, która się rozejdzie, każdy w swoją stronę z dwóch partnerów, że będzie rozwód polityczny w polskiej polityce? Czy może jednak się okaże, że jakaś jeszcze jest iskierka sympatii politycznej między tymi dwoma ugrupowaniami? Chociaż gorzkich słów w ostatnich dniach padło dużo po słabym, bardzo słabym wyniku trzeciej drogi, mniej niż 7%, czyli wyraźnie poniżej progu wyborczego dla koalicji. A w takiej formule startowała trzecia droga. I teraz na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym studiu. Profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Do tej trzeciej drogi weźmy byka za rogi, od razu powiedzmy. Róża Thun mówi, że nie została wybrana, ponieważ PSL nie pracował i był obciążeniem dla jej kampanii. PSL-owcy mówią, że trzecia, że Szymon Hołownia nie jest im potrzebny, bo jest dla nich obciążeniem. I tak się przerzucają uprzejmościami dwaj koalicjanci w trzeciej drodze. To jest początek końca tej formuły politycznej, to okazała się efemeryda na naszej scenie politycznej. To od początku była efemeryda, ale działała skutecznie w sensie pozyskiwania głosów poparcia. Może dlatego, że zrobiła pewne wrażenie sama nazwa Trzecia Droga. Rzeczywiście jest to alternatywa do polaryzacji na Platformę i Prawo i Sprawiedliwość, ale widać po tym pół roku z kawałkiem, widać, że to nie jest warunek sine qua non. Warunkiem sine qua non jest jakaś wspólnota światopoglądowa, programowa. Coś takiego, żeby można powiedzieć, że nie są to dwie różne partie czy różne formacje, ale coś wspólnego. W dalszym ciągu tego nie ma, więc ja sądzę, dlatego można by mówić, że dni tej koalicji, no może z pewną przesadą, ale są jakby policzone. Do tej pory to skutkowało. W dwukrotnie w wyborach samorządowych i parlamentarnych te wyniki trzeciej drogi nie były najgorsze. Teraz nastąpiło tąpnięcie i to jest pewnie powód do tych dyskusji, które trwają od paru. Ale skąd takie tąpnięcie? No bo w wyborach samorządowych jeszcze ta koalicja poradziła sobie nieźle. Powiedzmy, utrzymała wynik z Sejmu, ale z drugiej strony można powiedzieć, PSL był w sejmikach zawsze silny, więc tutaj naturalne było pewne zaplecze, żeby trzecia droga sobie dobrze poradziła w tych wyborach samorządowych na poziomie sejmiku. To jest dziwne, bo przynajmniej elektoratowi PSL-u, temu wiejskiemu w dużym stopniu, czy obejmującemu rolników, powinno zależeć na wyborze takich reprezentantów do parlamentu, którzy będą bronić ich interesów. Nie jest ich dużo, mówiliśmy tutaj wielokrotnie, że to jest 8-9%, i przy czym większość z nich jest przejęta przez PiS, więc to jakby to wyjaśnienie odpada. Może znużenie aktywnością marszałka Hołowni tutaj w jakiś sposób tak działa. Tak szybko, że pan marszałek w 7 miesięcy, w 8 miesięcy się zużył politycznie. Notowania pana marszałka, niech pan zwrócił uwagę, się obniżyły. To coś za tym musi stać. No, tak, oczywiście, jeżeli chodzi o to pytanie dotyczące szans. Tak. To 10%, a było tego 26% w pytaniu otwartym czasami. W związku z czym i on schodzi w ogóle z tej pierwszej trójki. W związku z czym to może być jakieś kolejne wyjaśnienie. Prawidłowością jest, znowu dodałbym tutaj od
strony analitycznej prawidłowością, to jest to, że na wybory w ogóle, a wybory do Parlamentu Europejskiego zwłaszcza, chodzą na ogół ludzie z wyższym kształceniem, lokujący się na wyższych piętrach społecznych, to nie jest elektorat trzeciej drogi. Przynajmniej tej części PSL-owskiej. No tak, ale właśnie może tej części Szymona Hołowni, no bo tam był taki element wielkomiejski. No skądś ten mandat dla Michała Kobosi, dla Włodzimierza Władysława Teofila Bartoszewskiego się znalazł. Tak, to też nie jest dobre wyjaśnienie. Można by prawda powiedzieć, że ten elektorat PSL-owski, który nie jest skłonny chodzenia, bardziej nie jest skłonny do chodzenia na wybory w ogóle, tutaj zneutralizował efekt elektoratu Hołowni, któremu powinno zależeć. Także trudno tutaj znaleźć takie jednoznaczne wyjaśnienie. Poza tym takim, że tak jak być może ta koalicja, która nie jest koalicją, ta trzecia droga, która jest efemerydą, może to w końcu musiało zadziałać i tak zadziałało. I zadziałało tak, że 6,9 poparcie w wyborach do Europarlamentu. No i takie z jednej strony niesnaski wewnętrzne, a z drugiej strony pytanie, jak się ustosunkować do Donalda Tuska. Wydaje się, że ten dualny charakter trzeciej drogi także w tym się odbija. Raczej asertywni potrafią być wobec Donalda Tuska politycy PSL-u, mówiąc, no teraz musi się zmienić, bo sobie wynik wynika z tego, że nie jest nasz program realizowany. A z drugiej strony Szymon Hołownia dzisiaj miał konferencję prasową przed Sejmem i no powtarzał za Donaldem Tuskiem, rozliczenia, nie mogę się doczekać, żeby uchylać immunitety. No i już nie mówił rozliczenia, być może tak, ale przede wszystkim reformy, już tylko mówił jak Tusk, rozliczenia, tak jakby Szymon Hołownia uznał, że jego ratunkiem jest bycie bardzo blisko Donalda Tuska. Może i on i w dalszym ciągu niektórzy liderzy PSL-u, na przykład marszałek Zgorzelski, uważają, że jednak trzeba to ciągnąć dalej, przynajmniej przez te kilka dni, czy kilkanaście dni, czy może kilka miesięcy, że tak, to jest jeden wynik, który nie przesądza wszystkiego, to tąpnięcie, no tąpnięcia bywają. Natomiast może trzeba odczekać, w związku z tym nie warto z tego wychodzić, tym bardziej, że jakby... No nie tylko, że nie wychodzić, to może jeszcze bardziej się do Tuska zbliżyć, no. Słowa na wieczorze wyborczym Szymona Hołowni następnego dnia, no były niemalże wierno poddańcze wobec Donalda Tuska po tym wyniku. PSL myślę, że na to nie pójdzie, no to byłoby oddanie w ogóle jakichkolwiek atutów, a to główny atut był trzeciej drogi, nie lewicy przecież, trzeciej drogi, że jak my wychodzimy, to ty przestajesz być premierem. Rząd się rozpada, PiS prawdopodobnie przejmuje władzę, bo mamy przyspieszone wybory i tak dalej. W związku z tym tutaj jakby pójście w takim kierunku, jeszcze bardziej się zbliżamy, no to to byłoby już prawie, że stanie się Platformą Obywatelską, przynajmniej jeżeli chodzi o tę jedną część trzeciej drogi, tą Polski 2.50, to byłoby już zupełne oddanie pola gry Donaldowi Tuskowi. Ja myślę, że tutaj w tej chwili, no mówiąc innymi słowy, liderzy trzeciej drogi się zastanawiają, co by tutaj było najlepsze. Nie byłby też dobry rozpad koalicji, bo wtedy obydwie formacje, nawet mamy tam do wyborów 3 lata, prawda, ale nie wchodzą prawdopodobnie, duże prawdopodobieństwo, że nie wchodzą w ogóle do parlamentu. No i ten próg 8% w wyborach do parlamentu, gdyby to były wybory do Sejmu, a nie do Europarlamentu, to nie byłoby trzeciej drogi w tym parlamencie. Tym bardziej, że ten wynik, te 6,9 pociąga za sobą kolejne, więc tutaj nie należy oczekiwać zwrotów, powrotu do tam to, nawet... Jeżeli trzecia droga miałaby znowu wystartować przy tym poparciu, w takiej konfiguracji, to musiałaby startować jako komitet partyjny, a nie koalicyjny. Znowu trzeciej drodze nie wypada stać się Platformą Obywatelską, bo w końcu elektorat trzeciej drogi, znaczy ruchu Hołowni, wyszedł z elektoratu Platformy Obywatelskiej. Ale mamy też przykład Nowoczesnej, też wyprowadzała część elektoratu z Platformy, a potem przez Platformę została wchłonięta. Po to się stworzyło Polskę 2.50, żeby być dalej tą Polską 2.50, ewentualnie trzecią drogą. Takie sukcesy wielkie odnosić pół roku temu, natomiast w tej chwili to zupełnie inaczej wygląda. Więc tutaj żaden scenariusz, który się w tej chwili nie rysuje, nie jest dobry, natomiast byłoby jednak zabójcze, gdyby tak się dostosowywać do tych żądań Donalda Tuska wygłoszonych w niedzielę, prawda? Tych zarzutów pod adresem trzeciej drogi, głównie pod adresem trzeciej drogi, że ta polityka Platformy okazuje się, ten wynik miał świadczyć o tym, no pamiętajmy o tym, że był to moment euforii w niedzielę wieczorem. Tak, inne były wyniki. Inne całkiem, więc prawda, to się rysowało być może Tuskowi, że to poparcie wyniesie 40% dla Platformy.
formy. Otóż tak nie jest. Wtedy mu się tak wymsnęło trochę, ale pewnie on tak sobie wyobraża to funkcjonowanie tej koalicji. No ale gdyby trzecia droga na to poszła, no to by wtedy już utraciła wszelkie atuty, a poza tym pewnie rozważa również inne alternatywy. No z tych głosów liderów trzeciej drogi, zwłaszcza PSL-u, czasami się wydobywa coś takie przekonanie, że kto wie, może tutaj jakaś inna koalicja byłaby lepszym rozwiązaniem. No, politycy PiS-u, Jacek Sasin wprost powiedział, zapraszam do koalicji z PiS-em, ale jak powiedział Marek Sawicki w Radio Wnet, jeżeli ktoś w mediach przychodzi i w mediach mówi, zapowiada koalicję, to nie po to to robi, żeby ona powstała, tylko po to, żeby taki wariant spalić. Że gdyby PiS faktycznie chciał, to by kulisowo, spokojnie, cicho coś dogadywał, jak wychodzi do mediów i proponuje, to wiadomo, że proponuje po to, żeby nic z tego nie wyszło. No tak, ale z drugiej strony, jeżeli się coś takiego mówi, to po coś się mówi. No, różne politycy stosują strategię, a tutaj właściwie liczą się konsekwencje. To, co chciał na początku powiedzieć ktoś, powiedzmy pan Sawicki czy pan Sasin, no to może skutkować zupełnie inaczej właśnie takimi, jako zachęta do stworzenia czegoś nowego, co się bardziej PSL-owi opłaca, bo to w tej chwili właściwie tylko PSL wchodzi w grę. Oczywiście w grę wchodzi jeszcze pan... To trzecia droga i Lewica to już są takie przystawki na tyle skonsumowane, że no nigdzie nie uciekną. Już są w klatce i nie mają... Gdzie uciec? Nie, no jak to? No wychodzą z klatki. Jeżeli wychodzą z klatki, to klatka się rozpada. No to powiedzieliśmy przed chwilą. No ale jeżeli Lewica wyjdzie z klatki, no to... Lewica to nic oczywiście, ale jak trzecia droga wyjdzie, to wtedy klatka się rozpada i Donald Tusk przestaje być premierem, więc powinien trochę się liczyć ze słowami, też myślę. Może on wie, że może sobie na wszystko pozwolić, na wiele pozwolić. To jest najbardziej zaskakujące w ciągu tych miesięcy od października, że on sobie... Nie tylko jest przekonany, że może sobie pozwolić, ale pewnie wie, że może sobie pozwolić, a powinno być zupełnie inaczej. No to PSL powinien tutaj dyktować i trzecia droga i ruch Hołowni. To one powinny w dużym stopniu cały czas straszyć Donalda Tuska. Tego nie robią. Pytanie, dlaczego tego nie robią? To jest najbardziej pytanie właściwie tak. Dopytam, jest przyszłość przed trzecią drogą, czy ta formacja musi albo wyjść z koalicji, albo w ogóle się rozpaść, czy może jest tylko przyszłość przed PSL-em, a przed trzecią drogą, przed Szymonem Hołownią już tej przyszłości nie ma. Na początku powiedzieliśmy, że ja twierdzę, że nie ma przyszłości. Ja nie znam takiej partii, takiej formy, siły politycznej, nazwijmy to tak bardziej ogólnikowo, w systemach demokratycznych, które by reprezentowały tak różne światopoglądy, różne ideologie, a jednak ludzie, wyborcy są przywiązani do pewnych wartości, wspólnoty wartości. Nie tylko się głosuje ze względów, z powodów jakichś instrumentalnych, że realizują moje interesy ekonomiczne, ale również taka wspólnota wartości. Trzecia droga to jest twór sztuczny, myślę, w odczuciu społecznym w dalszym ciągu. No w związku z czym ona długo trwać nie może. Może trwać przez jakiś czas, trwa, ale teraz te notowania się obniżą i tutaj mamy, to się zmaterializowało w tym wyniku, ja sądzę. No, trudno sobie, dlaczego mieliby trwać jeszcze, prawda, przez następne 3,5 roku? A dla fruktów władzy. Mówimy o liderach w tej chwili, no natomiast w gruncie rzeczy o wyniku decyduje elektorat. I elektorat dał 6,9 poparcia, no to co to? Głównie udało się do poczekalni, jak pokazują badania takie sondażowe po wyniku, to był największy strumień wyborców trzeciej drogi poszedł do poczekalni, potem mniejszy zagłosował raz jeszcze, a reszta się rozproszyła trochę do Platformy, trochę w inne miejsce. Nasuwa się również hipoteza, że ten wynik kiepski akurat do parlamentu... Elektorat z Sejmu do Senatu wobec wyborów do Europarlamentu, żeby było wszystko jasne. Mówię o wyborach do Europarlamentu, taki kiepski, jeżeli chodzi o motywację elektoratu trzeciej drogi, dlatego, ponieważ atuty trzeciej drogi sprawdzają się na polskiej scenie politycznej. Natomiast w gruncie rzeczy, po co mieliby zwolennicy ewentualni PSL-u jacyś, jeżeli jeszcze są, no są, i Polski 2,50, po co mieliby wybierać jakichś ludzi do Parlamentu Europejskiego, do Brukseli? Ta Bruksela jest daleko, w gruncie rzeczy nie wiemy, co tam się dzieje. Wiadomo, że to byłaby teza, panie profesorze, naszym gościem Henryk Domański, ta teza pana profesora byłaby taka, że ten elektorat może wrócić, że nagle będą wybory do Sejmu, myślał, że trzecia droga ma jakieś To przeczy temu, tak, co powiedziałem. Tak, 10-12% poparcia, bo nagle się obudzą i stwierdzą, no nie. Teraz myślimy o tym, co spowodowało te 6,9%. Tak. Sądzę, że brak motywacji do tego, żeby głosować na ludzi
do Parlamentu Europejskiego. Ilu my tam z tych 53 kandydatów, ilu może być z naszej formacji właśnie? A poza 4, tym, 5. poza, tak. Wiadomo, że tutaj chce. A wiadomo, poza tym elektorat raczej, no znowu jest niezwykle podzielony, no bo elektorat, zwolennicy PSL-u myślą sobie, no to przecież kandydaci PiS-u lepiej zrealizują te wszystkie nasze potrzeby, interesy niż ten elektorat czegoś takiego, co łączy PSL z trzecią, z Hołownią, a Hołownia to wiadomo, prawda, Platforma. No więc ja myślę, że tego mechanizmy i samowyjaśnienia zostały tutaj uruchomione i te 6,9% z tego wynika. Omówiliśmy sytuację społeczną, socjologiczną i politologiczną trzeciej drogi. A ta mijanka. Donald Tusk bardzo chciał mijankę i to w zasadzie także mówił wprost Jarosław Kaczyński, że jego celem jest zwycięstwo. Nieważne jakie, byleby w tych wyborach wygrać. To się nie udało. PiS te wybory nieznacznie, bo nieznacznie, o jeden mandat to mniej niż 0,5%, ale przegrało. No jednak cel nie został zrealizowany. No nie został. Tutaj się nic nie zmienia, jakby na polskiej scenie politycznej równie dobrze mógłby wygrać PiS. Te ostatnie wyniki sondażowe przed wyborami, wynik ten z Ibirisu z piątku ubiegłego, no pokazywał leciutko, ale właśnie dokładnie taką przewagę Platformy. Tam było mniej niż 1%. Z tego co pamiętam, aczkolwiek te wyniki były znacznie niższe niż te 36, 35, tam 31 było z kawałek. Także tutaj jakby w dalszym ciągu to poparcie dla Platformy jest bardzo umiarkowane. Ona się w dalszym ciągu nie zalegitymizowała jako ta partia dominująca świadomości społecznej. Donald Tusk również. Znowu ten ostatni dzisiejszy wynik, ta ocena jego szans, czy warto głosować na niego, żeby został prezydentem ewentualnie, i ten wynik samego elektoratu Platformy, który... Nie chcę, no ale dlatego, że powiedział, że nie chce. Jak powie, że chce, to może zdanie elektoratu Platformy się zmieni. Co teraz może się dziać na scenie politycznej? Donald Tusk, jak powiedzieliśmy, bardzo ostro ten wieczór zakończył, to wszyscy wiemy. Za tym ostrym zakończeniem chyba trochę buńczuczność premiera została stemperowana wynikami realnymi z rana. No ale kierunek premiera daje się być jasny. Ostre zwarcie z PiS-em. No i te wyniki dają mu takie prawo myśleć, że ta twarda walka z PiS-em nie robi w zasadzie niczego więcej poza walką z główną partią opozycyjną. To jest sposób na sukces, na zdominowanie sceny politycznej? Na sukces to może nie, na zdominowanie też nie, bo chyba jest człowiekiem rozsądnym i widzi, że tu się nie dało zdominować od jego powrotu, to i teraz się nie da zdominować. Natomiast jedyne wyjście to jest takie, kontynuować tę dotychczasową strategię, bo inaczej się nie da, i zrobić coś takiego, żeby przekonywać ludzi, że warto głosować na reprezentanta Platformy w wyborach prezydenckich, bo to będzie taki moment jednak bardziej decydujący nawet. Nie już symboliczny, jak ten wynik z niedzieli, tylko realnie to może zmienić scenę polityczną. I modlić się o to, żeby PiS nie wystawił takiego kandydata, który by był odpowiednikiem prezydenta Dudy z 2015 roku, a takie nazwisko się w moim przekonaniu pojawiło kilkanaście dni temu. Jakie? A mam na myśli nazwisko Mastalerek, które... Myśli pan, profesor, że to jest dobry kandydat? Ja myślę, że to jest najlepszy z możliwych, jeżeli PiS-owi rzeczywiście zależy na przekonaniu społeczeństwa, że zmieni swój wizerunek. Teoria moja jest następująca, że ten sukces PiS-u w 2015 roku, no chyba się zgodzimy w dużym stopniu, myślę o wyborach parlamentarnych, był w dużym stopniu efektem sukcesu kogoś nowego, zupełnie świeżego, który mógł być zapowiedzią zwrotu pewnego, jeżeli chodzi o PiS, czyli odwrotu od tego wizerunku partii archaicznej, jakiejś zaściankowej. Tak rozumiem, znowu ten wizerunek teraz ciąży. Bardziej ma Stalerek niż ktokolwiek inny chyba prawie w tej chwili. Ma on oczywiście pewne wady, rzecz jasna. Trochę jest zaangażowany za bardzo w politykę, ale to jest inna polityka niż polityka innych kandydatów. Obawiam się również, że inny trochę niż kandydatura, ten wizerunek w sensie pozytywnym przyciągania, niż kandydatura pana premiera Morawieckiego, który również jest kojarzony trochę z nowym wizerunkiem. Powtarzam stale z uporem ale to słowo. 8 ale... lat w rządzie to może człowieka zużyć politycznie. A poza tym przegrał niestety wybory. No tak jest postrzegany, prawda? Panie profesorze, Henryk Domański naszym gościem, to na koniec, skoro się zeszło już na przyszłe wybory, a prawdopodobnie, najprawdopodobniej to będą wybory prezydenckie na wiosnę przyszłego roku, mniej więcej 11 miesięcy do wyborów prezydenckich mamy. A Dorota Gawryluk,
Pomyślała to pani redaktor, bo przeglądając internet, a dokładnie portal YouTube, zachęcam do naszego kanału na YouTubie także zajrzeć. Oglądała się jeden z filmów na naszym kanale Radia Wnet na YouTubie i na początku wyświetliła mi się reklama. Reklama programu Studio Polska, to się nazywało, bo nazwa była schowana, ale pani redaktor była na pierwszym planie i to nie tylko jak zadaje pytania, ale jak komentuje, jak wypowiada się. Reklamówka zupełnie nie jak programu telewizyjnego, a jak reklamówka osoby prowadzącej i to robiącej kampanię. No jednak głosuje się na kogoś takiego, kto gwarantuje realizację interesów. No pani Gawryluk, czy ktokolwiek, jakiś prezent... To się pojawia teraz może, pan, a propos zaprasza pana prezydenta, pan minister Siewiera, a to Marek Magierowski, tych kandydatur... Trochę. Magierowski jest bardzo dobry, to też bardzo dobre nazwisko. Akurat pasuje do tego odpowiednika kandydata z 2015 roku. Pani Gawryluk, no nie sądzę, jednak bycie prezenterem to nie daje tych atutów w świadomości społecznej, co nawet panu Magierowskiemu jak najbardziej. Nie będzie pani Dorota Gawryluk Tomaszem Lisem, tylko takim, który podejmie rękawice, nie zamiesza. No był sondaż, dawał taki wynik pod 10% pani Gawryluk. Pani redaktor wyprzedzała w tym sondażu marszałka Hołownia. No ale... nie będzie chyba również Jolantą Kwaśniewską. No mieliśmy, to nie tylko redaktor Lis takie sukcesy odnosił chwilowe, tak. Ale tutaj prawda pani była prezydentowa jeszcze większe. Także z tego punktu widzenia ja bym raczej nie brał pod uwagę, aczkolwiek jest to jakiś ruch prawdopodobnie wydobycie w jakimś celu. Ja w jakim celu dokładnie to nie wiem. No. To jeszcze na koniec patrzę na wypowiedź z dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że wybory do Europarlamentu to była pozorna porażka. Ma rację prezes PiS-u, to była pozorna porażka, czy jednak, no jednak porażka. Donald Tusk zjada przystawki, ale sam rośnie. Tyje na tym jedzeniu przystawek, politycznie oczywiście. No nie wysunął się przed PiS w jakiś taki sposób. Wynik, ta różnica między PiS-em a Platformą jest taką różnicą, którą w statystyce nazywa się random, czyli przypadkowa, czyli dobór, czyli wynik losowy. Gdyby powtórzyć te wybory milion razy, dajmy na to, to PiS mógłby w połowie wygrywać, a albo Platforma wygrywać. W związku z tym to nie był sukces jednak Donalda Tuska i to nie była porażka PiS-u. No. To było zupełnie coś innego niż wynik wyborów samorządowych, a zwłaszcza wyborów parlamentarnych z ubiegłego roku, gdzie PiS miał jednak przewagę, prawda? Tutaj co prawda, stracił. Tak. No ale to są inne wybory, inaczej się głosuje trochę. Może to nie jest całkiem ten wynik nie jest reprezentatywny do odzwierciedlenia tego, co Polacy, no kogo Polacy rzeczywiście by głosowali w najbliższą niedzielę, gdyby się odbyły wybory do Sejmu. I o tej analizie socjologicznej rozmawialiśmy. Profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No, ta rozmowa była możliwa oczywiście dzięki temu, że część naszych słuchaczy to także patroni Radia Wnet, czyli osoby, które są z nami na stronie patronite.pl/radiownet. Dzięki tym patronom jeszcze wiążemy koniec z końcem, za co bardzo serdecznie dziękujemy i mam nadzieję, że także państwu jesteśmy dzięki takim rozmowom potrzebnym do opisu rzeczywistości politycznej, a za chwilę powiążemy politykę z tym, co nas, część z nas, na szczęście dotyka bezpośrednio służba zdrowia, NFZ i sytuacja w tym NFZ-cie zdaje się nie najlepsza. No ale o tym porozmawiamy za chwilę, więc zanim ten smutny temat, to może trochę muzyki. Patrzę, mamy jakąś radosną muzykę? Mamy. Bob Marley niech teraz zagra. Chwila szczęścia, zaraz potem wejdziemy do szpitala, to już nie będzie tak przyjemnie.